Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Wiem, wyglądam jak opiekun domu Slytherin, ale to dlatego, że świeżo wyszedłem z barbera i kolor jeszcze nie wyblakł odpowiednio. Mój osobisty. Mam nadzieję, że będziemy się doskonale bawili w szkole czarodziejów. Mogę Państwu powiedzieć z perspektywy już trochę spędzonego czasu w tej grze, że owszem, tak, zapraszam Was bardzo serdecznie. Na początku historia w ogromnym stopniu opowiada się sama, więc ja na chwilę zniknę z Państwa, sprzed Państwa oczu. Zaczniemy sobie oczywiście od tworzenia postaci, bo to jest proces złożony i może być długi, ale nie przesadnie długi. A zaraz potem, i w zasadzie to już przed Państwem, tuż, zacznie się przygoda. Zapraszam serdecznie, bawmy się dobrze. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Oh! Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatergoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Ach, jak cudownie to się zaczyna. No dobrze. Zobaczmy, co będzie dalej. Your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a fifth year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other fifth years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrok really is. Although I've yet to convince my colleagues at the Ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrok before she died, wondering what the Ministry knew about his activities.
Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume that she had to get rid of it quickly to keep it safe. Presumably from Ranrok. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Merlin's beard. How did you... Wait! We do... To zaczynamy właściwą przygodę. Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiganweld potion. That stuff will right you in a second. Wiem, że wyglądam trochę inaczej, ale... What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a portkey. Portkey? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this portkey. Or why. Pewnie, że się rozejrzymy. Z ogromną przyjemnością zresztą. Tak wyglądałem w młodości. Nie, byłem trochę niższy. Na pewno, byłem dużo niższy. Byłem niższy. Ale miałem taką fryzurę. I miałem piegi. Miałem też bliznę taką, której dzisiaj nie widać. W sensie na tym, na rzęsie? Tylko chyba lewej. Nie rzęsie, tylko na brwi. Okej. Okay. Mniejsza z tym, co miałem. He take us farther from London than the carriage traveled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you think the portkey was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right, and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. No, widoki są zacne. Droga do Hogwartu. No, wybacz, profesorze. Przepraszam. Już idę. Powinienem zniknąć, ja z tą brodą tu pasuję po prostu. Nie przypiął, nie przykleił. Na chwilę zniknę, będę tu z państwem, ale nie wiem, czy nie ukrywam czegoś ważnego.
Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ja bym tutaj został i się trochę porozejrzał, no ale... Profesor widocznie się spieszy. Zresztą cała historia zapowiada się dosyć mrocznie. Giną ludzie, żona mu zginęła. Teraz kolega mu zginął, ledwie co. A myślałem, że to będzie zabawny jegomość. Yes, a powerful magic wielded by a rare few seems to have been lost to time. No, no właśnie. Nasz bohater bezwzględnie jest wyjątkową postacią. Hogwarts Castle was built by and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. Już idę. Profesor, nie daje mi się za bardzo zastanowić nad wszystkim. Chciałem rzec, że tak, starożytna magia, to po pierwsze. Po drugie, dlaczego nasz bohater jest na od razu ostatnim roku? But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Ja myślę, że będzie więcej okazji, żeby sobie pogadać niż teraz. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. Excellent. Trochę mi to zajęło, przyznać muszę. That was a bit rougher than I'd expected. Próbowałem za wszelką cenę przytrzymać różdżkę zamiast po prostu jej użyć. Skarby? Niekoniecznie. Sądząc po widokach, to mogą być okolice Hogwartu, ale nie muszą. Up there. O ile sobie przypominam, sama szkoła znajduje się, z jednej strony jest boisko do Quidditcha, z drugiej strony jest właśnie jakiś taki, nie wiem, klif i morze? We're close now. It's just ahead. Ale mam nadzieję, że będę mógł się tutaj rozejrzeć na spokojnie kiedyś. Pewnie tak. Więc nie ma co się kłopotać teraz, nie? Steady yourself! Reparo! No, to zaklęcie na pewno byłoby przydatne. Jeżeli jesteśmy koło Hogwartu, to trudno powiedzieć. Nie, nie. Almost there. Już myślałem, że w tej karocy powiedzą, dlaczego akurat piąty rok. Ale nie jest to przypadek. Może chłopak wykazał zdolności magiczne dopiero teraz? Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. No, to musi być coś wyjątkowego. Jego żona nie oddała życia bez powodu. Szczegóły misji, tak. Droga do Hogwartu. W porządku. Dobra nasza. Profesor Fig i ja przenieśliśmy się
świstoklikiem na odosobniony klif w szkockich Highlandach. A to Szkocja, wszystko jasne. Musimy zbadać tajemnicze ruiny, do których, jak podejrzewamy, świstoklik miał za zadanie nas zabrać. Ho, 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 ho! Okej. Okay. Ja tak w moim wieku i z moją brodą czuję się tak nieadekwatnie tutaj. Professor, this statue... This may have been his home. A co to za czarodziej jest? Ważne pytanie. Więc, ach, no tak, nieważne. To jest czarodziej, którego to mógł być dom. Co chciałem rzec rozsądnego? Że na pewno się pojawię tutaj. Proszę się nie obawiać. Będę państwu towarzyszył w tej przygodzie. Panie profesorze, o, jak dobrze się będzie z nimi rozmawiał. Panie psorze, znalazłem tu przejście, ale dobrze. Zanim pójdziemy dalej. Rozejrzę się jeszcze po zamku. I... A wiecie co? Póki jeszcze nic się tutaj pode mną nie chowa, to się państwu pokażę, żebyście wiedzieli, że ja tu jestem. Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. No, zdecydowanie zajmował się jakimiś naukowymi rzeczami z tej strony. A z tej strony może wróżył z kuli i grał w tarota. No, skomplikowana osobowość, jak sobie przypominam profesorów z Hogwartu, to wróżenie z fusów to była dosyć specyficzna dziedzina i specjalizacja. Chyba mógłbym spróbować wyjść już tędy. A może niekoniecznie. Chciałem sprawdzić, chciałem przeszukać każde źdźbło trawy. Ale... Szansa, że każde źdźbło ma tu jakiś sens, jest mizerny. Ale kto wie, każde źdźbło... Może być magiczne. Okej. Dobra. Nie czyńmy tego wydarzenia bardziej mistycznym niż ono jest. Co? Spieszy wam się? Chcielibyście, żebym poszedł już, sprawdził, co jest za tą ścianą, co? Kurde, ona mnie wzywa. Czuję to. Professor Fig! To chyba tak wyglądało to pomieszczenie kiedyś. How odd! Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. No. Zwykła magia teraz nie zadziała. Ale może dotyk nasz magiczny. Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Po drugiej stronie lustra jesteśmy. Wygląda jak bank goblinów. Hello? I chyba jest to bank. Na pewno jest to bankier. It can't be. Just a moment. Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume.
Precisely. The key? Hmm? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. No. This way, then. Wszystko zaczyna do siebie pasować. Wylądowaliśmy w banku, ale na pewno nie jest to główne wejście. After you. A przygoda się układa dokładnie tak jak Harry Potter. Nie wiem, czy pamiętacie z pierwszego filmu, gdzie z Hagridem. Pierwsza rzecz, jaką zrobili, to wybrali się do banku. No, może nie pierwsza. Nie, w zasadzie pierwsza. How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. No niezła przejażdżka. Vault number. Vault 12. Momentous day. On your way. No, Lender, poważna sprawa. Ale trudno zaprzeczyć, że jesteśmy w świecie Harry'ego Pottera, nie? To jest... Początek jest absolutnie cudowny. A może też jest to mój punkt widzenia. Nakręcony trochę na to wszystko. The armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the porky container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Wolałbym nie wiedzieć o tym buncie, bo to mi trochę... O buncie goblinów, to mi trochę... Chociaż w zasadzie z gazety to wynikało, nie? Więc jak, mam już jakieś podejrzenia. I może nie dam się zaskoczyć temu strażnikowi. Ale to w zasadzie każdy by się domyślił, że halo! Temu łotrowi... Chociaż nie wiadomo, czy jest łotrem. A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. Nie można ufać. No one has visited Vault 12 until today. Vault 12. Thank you for your help. Jakieś bogactwa tu będą? Harry miał... jak to się mówi? Kryptę? I'm not sure. Sir, I wonder if you might... The instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. Best of luck. Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps. Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. O nie, to ja muszę to paluszkiem poprowadzić? Przy moim opanowaniu kontrolera
To może być długa przygoda. Revelio. No dobra, w porządku. Czyli opanowałem zaklęcie. Teraz będę mógł się nim posługiwać już chyba łatwiej. There, I saw something. Move a bit closer and try again. Ciekawe, ile było już takich osób, które weszły do tego i do tej krypty i nie wyszły stąd. Żadnych szkieletów nie widzę, więc... Ale to ostateczne zabezpieczenie chyba jest. Trzeba się przebić przez wiele, wiele miejsc i trzeba udowodnić umiejętność posługiwania się tą magią. Albo w zasadzie na razie nie wiemy, że jaką magią. Trzeba mieć jakąś wyjątkową umiejętność, by dostrzec rzeczy, których inni czarodzieje nie dostrzegają. Na przykład tutaj, na ścianie. Revelio. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Albo znajdziemy przejście do kolejnego sekretu. Muszę powiedzieć, że niezwykły zbieg okoliczności jest taki, że akurat ten klucz i ten uczeń znaleźli się w jednym miejscu w tym samym czasie, ale w tym świecie nie ma przypadków, co? To się nie wydarzyło bez powodu. Pytanie tylko, czy ten powód... This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Czy ten powód wynika z dobrych czy złych intencji? A faktycznie muszę się trzymać go blisko, bo jak się zrobi ciemno, to już będzie bardzo ciemno. Mówiłem, że to kolejny sekret. Mam nadzieję, że nie mieszka tu ten smok, co nas prawie pożarł w Karocy. Swoją drogą też mieliśmy okazję zobaczyć te... Nie pamiętam, jak się nazywają te rumaki, które zobaczyć można jedynie wtedy, gdy ktoś zginie na naszych oczach. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Z jednej strony to jest bardzo dobrze zabezpieczone, z drugiej strony ktoś niepowołany, panie profesorze, nie mógłby w zasadzie nawet spróbować zbliżyć się do tego, ktoś, kto nie posiada zdolności widzenia tej magii. Oho. Lumos! What happened? Kolejne lustro. It suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue? What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. No, zaraz zobaczymy. Do tej pory myślałem, a przynajmniej tak było w poprzednim pomieszczeniu, że znaleźliśmy się po drugiej stronie lustra. Okej, z mieczem. Tak, jest miecz. Revelio, I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Hmm. Perhaps you should cast Lumos. Źródło światła. Okej. Dobra okazja, żeby się nauczyć kolejnego czaru. Dobra okazja, by się znowu z tym pomęczyć. A nie jest tak źle. Zdobywasz zaklęcie rozświetlające różdżkę, Lumos. Zostało ono automatycznie dodane do twojego zestawu zaklęć. Lumos emituje z czubka twojej różdżki światło, co poprawia widoczność w ciemnych miejscach. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It
does follow the light. Mam nadzieję, że mnie nie potnie na kawałki ten rycerz. Oho, oho. Była próba sprytu, teraz będzie próba siły. Nie są tacy okropni, tylko ciężko mi. A ten czarodziej, nasz profesor, to kurde, nie z jednego pieca chleb jadł, co? A. Dobra, już rozumiem. Jestem. Profesorze. Okej. Okay. Sygnalizacja. O do diabła. Professor! Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Spokojnie. Where am I supposed to go? Mój bohater nazywa się Remy Vernet. The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Trochę od Juliusza Verne. Nie? Który co prawda odkrywcą nie był, ale... Juliusz Verne był... tak się chyba po polsku mówi Verne, prawda? Był pisarzem, rzecz jasna. 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi? Pomyślałem, że będzie pasował do tajemniczej postaci ze świata magii. A Remy? To rzecz jasna z francuska Remigiusz. Nie wiem dlaczego z francuska. Taką miałem dzisiaj fantazję. O! Znowu się przed państwem ukryłem. No bo widzicie, no. Trudno się wczuwać w takiego młodego czarodzieja, jak się ma takiego brodacza tutaj. Trochę się odświeżyłem na potrzeby tego, ale... Dobrze. Skupmy się na przygodzie. Co wy na to? Lumos. Będę miał szansę. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Lumos. Okej, jak widzicie, ogarniam. Natomiast Revelio nie jest widoczne. Trzeba wiedzieć, ach, ono jest. W prawym dolnym rogu widać, że jest takie to małe logo. Czy nie czeka mnie walka? No, muszę przyznać, że ten wstęp jest bardzo, bardzo przyjemny. Jest, widać przede mną przyszłość zacnego szermierza, nieprawdaż? No tak. Nie natrafiło na byle czarodzieja. Uła! Tego się nie spodziewałem.
Do licha. A to wystarczy, żeby zniszczyć. Można się przebić przez to. Lumos. Oni nie tylko atakują takim podstawowym atakiem, ale też próbują przebić moją tarczę. Znowu zniknąłem. Cóż, stracili państwo widok mojej zaciśniętej szczęki. Ważne, że nasz młody bohater sobie poradził. Może warto się rozejrzeć jeszcze tutaj. Lumos. Revelio. Żeby Revelio zadziałało, chyba musimy widzieć obiekt, bo samo rzucanie Revelio, albo przynajmniej zdawać sobie sprawę, że coś jest, nie? Mam nadzieję, że z profesorem wszystko w porządku, bo to wydawał się bardzo zacny czarodziej i przy okazji opanowany. Co my tu mamy? What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensieve for viewing memories. A to jest wspomnienie. Pytanie, czy możemy je obejrzeć razem? Chyba tak, bo wyciąganie wspomnienia z jednej osoby, ale pokazywanie już może być dla kilku, nie? Follow my lead. Ciekawe, czy można oddychać cudzym wspomnieniem. Czy trzeba wstrzymać oddech? Tak, to jest ten czarodziej, którego widzieliśmy posąg najpierw, a potem na płaskorzeźbie był. Budowniczy. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created may be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done. No, nie wiem, nie wiem. Młody człowiek jest. Czy ta odpowiedzialność została powierzona w dobre ręce? What you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were. It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. Uh-huh. I was right. Ranrok. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's Vault.
And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have... I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Oj, niedobrze. W zasadzie to nie wiem, jaką magią gobliny się posługują, ale chyba... O kurna. Nie ma tutaj łamania zasad, chociaż to nie jest pewnie obrona zamku. Znaczy, banku, chciałem rzec. To jest chyba obrona tej komnaty. Profesorze, wiejmy stąd. Ta komnata sobie poradzi. Uciekaj, porwanie... Chryste. Jak przystało na... profesora Hogwartu? Odrobinę zagubiony. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Jak to jest? Mroczny las? Ale chyba nie dane mi go będzie odwiedzić teraz. Pozostali uczniowie dojechali już pociągiem. Zastanawiam się, jak przyjmą naszego bohatera, skoro on jest tu pierwszy raz i od razu zaczyna od 5 roku, jaka była jego przeszłość. Co ciekawe i ważne, goblin nie wiedział, że tutaj zmierzamy, więc raczej nie sądzę, żeby ten chłopak trafił tutaj na skutek działania negatywnych sił. Chyba, że czarnoksiężnicy jeszcze. Bo jak odlatywaliśmy z Londynu, tam był czarnoksiężnik. We leave our legacy in your hands.